Podtopienia, zalane piwnice, uszkodzone dachy. To skutki burz, które przeszły przez Polskę. Od tej informacji zaczynamy zbliżania. Jagoda Rogatty. Dzień dobry. W całym kraju strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Na Kujawach i Pomorzu wyjeżdżali do 159 akcji. Najwięcej zniszczeń było w powiatach bydgoskim i nakielskim. Tak jeszcze brakowało dwie schody i do mieszkania woda wyszła. Tak to, co działo się w nocy z soboty na niedzielę, opisują mieszkańcy bloku przy ulicy Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Tak, dotąd rower był zalany. Widzi pan jakieś ślady tu, na tym światełku? Bo rower był w piwnicy. Bo rower miał piwnicy. Padać zaczęło późnym wieczorem. Opady były na tyle intensywne, że woda z pobliskiej rzeki Kolczatka dostała się do piwnicy. Gdzieś musi się tam piętrzyć, przypuszczam, ta woda i znajduje ujście. Sobie ujście gdzie indziej. Ta piwnica jest tutaj tak bardzo mocno zalewana. Nie? To, co znajdowało się na półce, przetrwało. Straty liczy pani Małgorzata, która kilka dni temu do piwnicy przeniosła m.in. dokumenty, elektronikę, dywany i ubrania. Mamy remont kuchni i wszystkich pokoi po prostu. Myślałam, że tu będzie bezpiecznie. W nocy w powiecie nakielskim strażacy wypompowywali wodę łącznie w ponad 40 budynkach. Również trzy zdarzenia, które dotyczyły powalonych drzew na drogę oraz jedno zdarzenie, które odnotowaliśmy, dotyczyło naderwanej papy na budynku mieszkalnym i do tego budynku dostała się woda. Jeszcze więcej pracy mieli strażacy z Bydgoszczy. W nocy i nad ranem interweniowali ponad 130 razy. Tu także najwięcej pracy było przy zalanych piwnicach i ulicach. Pod wodą znalazły się niektóre jezdnie na Osowaj Górze. O dużym szczęściu może mówić kierowca tego auta. Złamane drzewo zawisło tuż nad dachem samochodu. Do 8 rano odnotowaliśmy ponad 100 interwencji. Zdecydowana większość z nich to zalania w budynkach jednorodzinnych. Mówimy tutaj o zalaniach garaży, zalanych piwnicach, zalanych pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, ale też zalaniu dostępów do posesji, zalanych ulicach. Także tutaj te zdarzenia w tej ostatniej burzy skupiły się głównie w rejonie dzielnicy Osowa Góra i okolicach, częściowo też dzielnica Miedzeń. Także... W zdarzeniach w regionie na szczęście nikt nie ucierpiał. Służby nadal apelują o ostrożność. Błażej Karczmarczyk, TVP3 Bydgoszcz. Centrum Wyszkolenia Kawalerii, które powstało w 1920 roku w Grudziądzu, było dumą mieszkańców. Uczestniczyli oni we wszystkich uroczystościach. Po promocjach oficerów odbywały się eleganckie bale, a serce niejednej panny biło mocniej na widok kawalerzystów, którzy zawsze byli szarmanscy wobec dam. Te wspomnienia dzięki Fundacji na Rzecz Jazdy Polskiej nadal są żywe. W Grudziądzu zakończył się 33. Zjazd Kawalerzystów. Na starcie tegorocznego biegu ułańskiego stanęło około 100 zawodników. 3, 2, 1, start! 12-kilometrowa trasa to połączenie biegu ulicznego z biegiem terenowym. Wpisał się w mapę imprez w Grudziądzu, ale też wpisał się w program zjazdu. Zjazdy kawalerzystów są u nas organizowane od ponad 30 lat. Bieg, wystawy, spotkania. Fundacja na rzecz tradycji jazdy polskiej niezmiennie dba o pamięć o kawalerzystach z Grudziądza. Kultywujemy te tradycje szczególnie poprzez właśnie żywe lekcje historii, zapraszanie gości. My sami w mundurach prezentujemy młodzieży historię Grudziądza i całej kawalerii, która tak naprawdę tutaj ma swoje źródło. Centrum Wyszkolenia Kawalerii było największą tego typu wojskową jednostką szkoleniową w Europie. W dwudziestoleciu międzywojennym w Grudziądzu wyszkolono prawie 5000 oficerów. Kawalerzyści byli chlubą polskiej armii. Absolwenci szkoły zasilili wszystkie z 40 przedwojennych pułków ułanów. To 33. Zjazd Kawalerzystów i to się doskonale wpisuje w budowanie, utrwalanie takiej grudziąckiej, kawaleryjskiej tożsamości. Wręczenie odznak honorowych Fundacji na rzecz tradycji jazdy polskiej było ostatnim punktem tegorocznych uroczystości. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem otrzymać tak zacną odznakę Stowarzyszenia na rzecz tradycji jazdy polskiej. Trudno wyrazić to słowami. Naprawdę proszę mi uwierzyć, że to duma. To duma, że będę mógł nosić taką odznakę. Jeszcze kilka lat temu do Grudziądza przyjeżdżali sami kawalerzyści. Dziś nie ma już ich wśród nas. Pamięć o nich pielęgnuje fundacja i ich rodziny, które licznie każdego roku uczestniczą w zjeździe. Grudziądz, Aleksandra Ciekot. Straż Leśna oraz policja ustalają, kto podrzucił do lasu odpady po produkcji rolniczej. Folię znalazła w lesie mieszkanka Szubina.
Teraz służby przeglądają zapisy monitoringu. Jeśli nie uda się ustalić sprawcy, koszty usunięcia odpadów poniosą Lasy Państwowe. A tylko w zeszłym roku na sprzątanie w lasach w całym kraju wydano blisko 20 milionów złotych. Jest to szok normalnie, to jest niesamowite. Pamiątka, którą ktoś porzucił w szubińskim lesie, szokuje nawet tych, którzy na co dzień patrolują lasy. W ostatnim czasie właśnie to zaśmiecanie lasu stanowi 85% całego szkodnictwa leśnego. I w trakcie takich zwykłych patroli właśnie wyszukujemy miejsc, które mogą stanowić nielegalne wysypiska. Często pomagają także mieszkańcy. Na to nielegalne wysypisko w Szubinie natrafiła pani Dorota podczas codziennego treningu w lesie. Po prostu te śmieci to, że tak powiem kolokwialnie, powaliły mnie na kolana. No, nic dodać, nic ująć. Sam pan widzi, co tutaj się dzieje. To jest pierwszy zjazd w lesie i kto ma jakieś śmieci, czy opony, fotele, telewizory, zwłoki zwierząt zostały tutaj też zakopane. Po prostu wszystko tutaj ląduje. Tym razem ktoś porzucił tutaj śmieci po produkcji rolniczej, a konkretnie folie po siano kiszące. Tego typu odpady w lesie dziwią szczególnie, bo właściciel mógłby je bez problemu i ponoszenia żadnych kosztów zwrócić do dostawcy. Nadleśnictwo będzie musiało teraz zapłacić za czyjś wybryk, chyba że uda się znaleźć sprawcę. Jeżeli uda nam się znaleźć sprawcę, to oczywiście spróbujemy przerzucić przez sąd odpowiedzialność i uprzątnięcie na sprawcę tego czynu. Przy wjeździe do lasu coraz częściej pojawiają się fotopułapki. Niedawno jedna z nich namierzyła mężczyznę w Bydgoszczy, który chciał zaoszczędzić 5 zł i wywiózł opony do lasu. W efekcie zapłacił 500 zł mandatu. Straży leśnej coraz częściej przydają się także drony. Wykorzystujemy również taki sprzęt do monitorowania terenów leśnych, tu akurat z góry. I też zdarzało się, że na gorącym uczynku złapaliśmy sprawcę takiego procederu. Nie zawsze się jednak udaje i tylko w ubiegłym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu zapłaciła ponad 1 800 000 zł za usunięcie śmieci z lasów. Miejmy nadzieję, że inaczej będzie w przypadku odpadów porzuconych w Szubinie. Ukrainki, które uciekły ze swojego kraju przed wojną i zamieszkały w Szubinie, chcą stanąć na nogi. Robią czapki, swetry, szyją spodnie i ubranka dla dzieci. Ich sprzedaż może pomóc kobietom zacząć życie na nowo. W Ukrainie zostawiła męża, dom i dobrze prosperujący biznes. Nie miała wyjścia, bo tuż po wybuchu wojny urodziła dziecko. Z 3-dniowym maleństwem Lena przekroczyła granicę. Towarzyszyła jej matka i starszy 3-letni syn. Kobiety trafiły do hostelu w Wenecji. Dziś mówią o dużym szczęściu, bo dzień po zakwaterowaniu w Polsce ich rodzinny dom w Ukrainie został zrównany z ziemią. Dostałam informację, że w ulicy, przy której mieszkam, uderzyła bomba. W tym czasie mojego partnera nie było w domu. On nie jest wojskowym, ale dowozi najpotrzebniejsze rzeczy na front. Dom uległ całkowitemu zniszczeniu. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli kobiety mogły wyprowadzić się z hostelu i zamieszkać w tej kawalerce w Szubinie. Chcą zacząć życie od nowa i zarabiać na tym, na czym znają się najlepiej. U nas był swój magazyn. Miałyśmy magazyn i sklep z wełną. Szyłyśmy swetry, spodnie, czapki, które były wysyłane na eksport. Chcemy robić to, co robiłyśmy na Ukrainie. Uszyte ubrania trafiały na włoski, portugalski, izraelski i amerykański rynek. Teraz mogą trafić do polskich klientów. Maszyny nie mają. Tutaj wszystko robimy same, nie mamy maszyny. Używamy szydełka, drutów i mamy nadzieję, liczymy na to, że Bóg da i znajdą się osoby, które będą chciały to kupić. Kobiety szyją dosłownie wszystko. Liczą, że dzięki pasji i umiejętnościom staną na nogi tutaj w Polsce. Jeśli coś tylko znajdziecie w internecie, co wam się spodoba, Walentina z Leną tutaj w Szubinie, w tym małym naszym Szubinie to wykonują i myślę, że lepiej niż z niejednego salonu mody. Sytuacja uchodźców, którzy po wybuchu wojny trafili do gminy Szubin, poprawia się. Wiele osób znalazło już mieszkanie i pracę. Na początku było trudno, oni byli tacy trochę nieporadni. W tej chwili już jest dużo lepiej, już sobie świetnie radzą, wiedzą gdzie załatwić różnego rodzaju sprawy, czy to sprawy urzędowe, czy to sprawy związane z jakimiś zasiłkami. Przede wszystkim też pracują, tak? Większość z nich znalazła zatrudnienie. Mimo to pomoc nadal jest potrzebna. Mają do wyboru właściwie pełen asortyment, tak? Cały czas trwają zbiórki żywności, środków higieny czy ubrań. Szubin, Agata Chyłka, Wnuk.
Niedzielne popołudnie w Płowcach upłynęło pod znakiem historii. Odtworzono tam bitwę sprzed blisko 700 lat, gdy na polach starły się wojska króla Władysława Łokietka i oddziały zakonu krzyżackiego. Dziś, choć znany jest przebieg tej batalii, to archeolodzy wciąż szukają dokładnej lokalizacji walk z 1331 roku. Prawdopodobnie jest to zabytek, który został wystrzelony w czasie bitwy pod Płowcami. Ten żelazny grot to bezcenny zabytek odkryty przez archeologów podczas poszukiwań bitwy pod Płowcami. Miejsce bitwy nie jest do końca jeszcze znane, ale takie znaleziska zdecydowanie przybliżają do rozwiązania tej zagadki. W bitwie wojska Władysława Łokietka zmierzyły się z zakonem krzyżackim. W niedzielne popołudnie właśnie w Płowcach odtworzono bitwę sprzed prawie 700 lat. Nie zabrakło godnych podziwu pojedynków. Rycerstwo polskie tuż po rozbiciu dzielnicowym stawiło czoła najsilniejszej ówczesnej armii zawodowej w Europie, zakonowi krzyżackiemu. Mimo że bitwa nie została rozstrzygnięta, było to strategiczne zwycięstwo polskich wojsk. Organizatorem inscenizacji była gmina Radziejów. Chodzi tutaj, żeby pokazać społeczeństwu, szczególnie młodzieży, że takie ważne wydarzenie miało miejsce właśnie pod Płowcami. Żeby podnieść patriotyzm, żeby spopularyzować to i wskazać, że to jest miejsce najważniejsze historyczno-patriotyczne w naszym województwie. A we wrześniu archeolodzy ze Stowarzyszenia Poszukiwawczo-Archeologicznego GAL wznowią poszukiwania miejsca bitwy. Bartosz Stelmasik, TVP3 Bydgoszcz. Koncerty w prestiżowych salach na całym świecie, prawykonania dzieł polskich i zagranicznych, kolekcja nagranych płyt to najkrótszy bilans 60-letniej działalności artystycznej orkiestry kameralnej Capella Bydgoskiensis. Jubileusz muzycy uczcili plenerowym koncertem, który w sobotni wieczór odbył się przed gmachem Filharmonii Pomorskiej. Dobrze znany plac Krzysztofa Pendereckiego przy szumie oświetlonej fontanny stał się szczególną scenerią koncertu Capelli Bydgoskiensis, orkiestry kameralnej, której domeną stała się muzyka dawna, zwłaszcza muzyka baroku. Dzisiaj zespół ma w swoim repertuarze dzieła kilku epok, prezentując je na przestrzeni lat publiczności wielu krajów. Na przykład kilkakrotnie byliśmy w Brazylii, w najlepszej sali MASP, W stolicy graliśmy też, w Europie, w wielu salach, w Madrycie, w Paryżu, no trudno wymieniać wszystkie sale, w Berlinie. Aby tradycji stało się zadość, jubileuszowy koncert otworzyło barokowe dzieło Jerzego Fryderyka Händla Muzyka na wodzie. Dla wykonawców była to okazja nie tylko do zaprezentowania swojego kunsztu, ale też do wspomnień. To jest właściwie moja druga rodzina i bardzo miło nam spędzać czas razem. Czas jest różny, bo spędzamy i te trudne chwile, i te wspaniałe chwile. Capella Bydgoskiensis jest pierwszym wykonawcą wielu utworów dawnej muzyki polskiej. Piszą też dla niej kompozytorzy współcześni. Do największych sukcesów należy również nagroda Fryderyka za jedną z nagranych płyt. Wysoki poziom wykonawczy i tego absolutnie Capelli Bydgoskiensis nie brakuje. Wszystko jedno, czy prezentuje muzykę renesansu, baroku, dzieła współczesne, współczesną kameralistykę, czy też jazz, a nawet muzykę rozrywkową, bo tej w repertuarze Capelli Bydgoskiensis również nie brakuje. Koncert, którym dyrygował wybitny brytyjski śpiewak i dyrygent Paul Eastwood, poprzedziło wręczenie nagród członkom zespołu, przyznanych m.in. przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Nieprawdopodobne kreacje, nieprawdopodobne aranżacje. Także no jest to już kapela o wielkim stażu, wielkim dorobku, ale wielką przyszłością przed sobą. Koncert miała zakończyć muzyka ogni sztucznych Händla. Jednak w obliczu ogni natury, jakie pojawiły się na niebie, dyrygent w trosce o muzyków i publiczność zadecydował o przerwaniu koncertu. Na szczęście jubileuszowy rok kapeli trwa dalej, a zespół pojawi się już niebawem na Bydgoskim Festiwalu Muzycznym. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. W studiu już Maciej Pieszczyński, czyli czas na sport. Dzień dobry. Dzień dobry. W znakomitych nastrojach z Monachium wrócą kajakarki bydgoskiego Zawiszy w ostatnim dniu multidyscyplinarnych Mistrzostw Europy. Dominika Putto i Katarzyna Kołodziejczyk najpierw zdobyły srebro w K2 na 200 metrów, a Putto w kajakowej czwórce zdobyła później także najcenniejszy złoty medal na 500 metrów.
My już chyba tak naprawdę za dużo nie rozmawiamy, co mamy tutaj zrobić. Po prostu chyba darzymy się takim dużym zaufaniem od początku do końca. Każda ma jakąś funkcję tutaj w tej czwórce, każda ma jakieś tam ważniejsze lub swoje lepsze momenty. Znamy siebie najbardziej, wiemy, kiedy kto ma jaki kryzys, po prostu siebie dopełniamy. Więcej o sporcie w serwisie po wieczornym wydaniu zbliżeń. I tym zaproszeniem kończymy główne wydanie zbliżeń wieczorne, oczywiście o godzinie 21:30. Do zobaczenia. Do zobaczenia.